urzędy pracy. Wojewódzki i powiatowy zorganizowały 9. spotkanie w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie przebiegało pod patronatem telewizji TETKA. 9. edycja Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w powiecie tczewskim, która przebiegała pod patronatem starosty tczewskiego, przyjęła charakter otwartych konsultacji mających na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnieniu. Głównym celem tego wydarzenia było przekazywanie rzetelnych i niezbędnych informacji związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej oraz przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Dlatego w spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane otwarciem firmy oraz ciekawe pozyskaniem wszelkiej i niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Uruchomiono kilka punktów konsultacyjnych. O pozyskaniu funduszy informował Powiatowy Urząd Pracy, o podatkach Urząd Skarbowy, o ubezpieczeniach społecznych ZUS, z kolei o danych rejestrowych Tczewski Oddział Statystyczny, zaś o ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski, zagadnienia prawne rozwiewała Kancelaria Radcy Prawnego. Jest to święto przedsiębiorczości, które wpisuje się w cały tydzień przedsiębiorczości. Święto przedsiębiorczości ma zainspirować do rozwoju biznesowego, do zacieśnienia sieci kontaktów, przede wszystkim do rozwoju talentów. Są tutaj zaproszeni pracodawcy, którzy otworzyli działalność z naszych środków. Są to bardzo ciekawe działalności. W dobie braku pracowników, kiedy brakuje właściwie we wszystkich firmach, jest to również swego rodzaju działalność Urzędu Pracy taka, która promuje zakładanie swojej działalności, tworzenie miejsc pracy. Urząd Pracy je wspiera, a tutaj w tym miejscu spotkają się ci, którzy już mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, bo rozpoczęli taką działalność rok czy dwa lata temu, z tymi, którzy mają takie plany na przyszłość. Przykładem osoby, która skorzystała z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy, jest Emilia Klinkosz, która założyła własną firmę. Na czym ta działalność polega? To jest działalność terapeutyczna, dokładnie zooterapeutyczna, polegająca na wspieraniu dzieci z deficytami w najróżniejszej postaci. Przez kontakt ze zwierzętami, z końmi, jak i z psami. Jakiej pomocy udzielił Pani Urząd Pracy? To była dotacja, która pozwoliła mi na to, żeby zakupić niezbędny sprzęt, ale także i konia, który był mi niezbędny do prowadzenia hipoterapii. Z pewnością inspiracją nie tylko dla młodych osób jest Władysław Weremko, który realizuje swoje zawodowe marzenia. Robię to, co lubię. No nie? Kiedyś robiłem tak, żeby zarobić pieniądze, a teraz kasy z tego specjalnie nie ma, ale daje to dużą przyjemność. No i takie spędzenie czasu przy tym. Ale to rozumiem, że to jest teraz praca taka bardziej hobbystyczna niż zarobkowa? To znaczy teraz ja mam działalność tutaj poprzez Urząd Pracy, także to jest, powiedzmy, zawodowa teraz praca. Hobbystyczna to było kiedyś, hobby takie miałem, a teraz to, powiedzmy, robię zawodowo. Czego oczekiwali uczniowie szkół z powiatu tczewskiego wkraczający na rynek pracy? Na razie specjalnie niczego nie oczekuję, bo na razie nie mam póki co wybranego celu, ale po tutaj propozycjach może coś poszukam. Nie szukam na razie pracy, ale mam nadzieję, że coś fajnego się znajdzie. To będzie coś, jakieś informacje o miejscu pracy na przykład, albo nie wiem, o różnych miejscach. A w jakim zawodzie chciałbyś pracować? Nie mam pojęcia. W programie były też warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości oraz odkrywania talentów. Ważnym punktem obchodów Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości była konferencja na temat Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty, zorganizowana w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2017 roku. Talenty to posiadamy wszyscy i tylko trzeba je rozwijać. Jeżeli je rozwiniemy, to będziemy wiedzieć, jakie mamy talenty, będziemy bardziej świadomi siebie, możemy osiągnąć bardziej swoją wartość, będziemy mogli się podzielić z innymi z tym, co mamy najlepszego. Próbujemy budować kolejny raz, odbudować etos, kociewski etos pracy. Czyli mówimy cały czas o przedsiębiorczości naszych uczniów, pracodawców naszych uczniów. I chodzi o to, żeby o tym właśnie porozmawiać, jak to jeszcze poprawić. Dlatego mówimy, że dzisiaj ważne są umiejętności. I o tym będzie mowa właśnie na tej konferencji.